Siemanko wszystkim, z tej strony Janka. Chciałem opowiedzieć Wam troszeczkę o treningu interwałowym. Na czym on polega, w jaki sposób go przeprowadzać, kiedy go robić, kiedy go nie robić. A więc tak, jeżeli chodzi o trening interwałowy, jak sama nazwa mówi, polega on na przeprowadzaniu treningu o wysokiej intensywności w granicach 90% tętna maksymalnego z treningiem o niskiej intensywności w granicach 60% tętna maksymalnego. Do głównych zalet mogę tutaj zdecydowanie zaliczyć szybszą utratę tkanki tłuszczowej w porównaniu z tradycyjnymi aerobami, gdzie jest ona spalona podczas treningu, natomiast tutaj do 24 godzin po jego zakończeniu. Poprawę wydolności organizmu, krótką jednostkę sesji treningowej, co jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy mają bardzo mało czasu, oraz łatwość jego wykonania, ponieważ możemy go wykonać w domu, na dworze oraz na siłowni. Wiele osób uważa, że jest to trening dla osób zaawansowanych, a ja się w tym w zupełności nie zgadzam, ponieważ trening interwałowy może wykonać każdy, a jedyną kwestią jest dobranie odpowiedniej intensywności treningowej do danej osoby. Na przykład osobie starszej lub osobie początkującej, która nigdy nie miała styczności z siłownią, poleciłbym na przykład trucht, a jako wysiłek włączyć do tego marsz. To już jej w zupełności wystarczy, natomiast oczywiście osobie zaawansowanej w jego średniej intensywności połączony ze sprintem. I tak by to mniej więcej wyglądało. Jeżeli chodzi o sam trening, polecam go wykonywać 2-3 razy w tygodniu, w dni wolne bez siłowni oraz maksymalnie 30 minut. I tutaj w tych 30 minutach już jest zawarta rozgrzewka przed właściwym treningiem oraz schłodzenie organizmu. Sam trening interwałowy powinien trwać nie więcej niż 20 minut. Podam może przykład, jak to powinno wyglądać na bazie biegania na przykład. A więc tak, 5 minut spokojnego truchtu, następnie 30 sekund sprintu i minutę truchtu. To jest jedna jednostka treningowa. Powtarzamy ją 8 razy i na koniec dajemy 5 minut truchtu na schłodzenie, uspokojenie organizmu, kiedy zdecydowanie odradzam go robić. Na czczo oraz po treningu siłowym, kiedy nasz zapas glikogenu jest strasznie uszczuplony i możemy i narażamy w dużym stopniu się na utratę tkanki mięśniowej, oraz w dietach typu low carb, gdzie również mamy niski zapas glikogenu spowodowany niską podażą węglowodanów, jak i również nie zalecam picia cukrów prostych przed takim treningiem, ponieważ możemy się później rozczarować po wykonywaniu takich treningów, że waga nam nie leci. Oczywiście mówimy tutaj o redukcji, bo co innego jest, jeżeli wykonujemy taki trening na masie. Myślę, że powiedziałem mniej więcej wszystko na temat tego treningu. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie pod filmikiem. Postaram się odpowiedzieć albo nakręcić jakiś filmik. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam.